Jemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym, sobotnim dniu jesteśmy zebrani w Jego domu modlitwy. Cieszę się, że znowuż po pewnym czasie mogę być razem z Wami w Krakowie i możemy studiować Boże Słowo. Przez cały kwartał studiujemy w pierwszej części nabożeństwa, w tak zwanej szkole sobotniej, o roli Kościoła w świecie, w każdym miejscu, gdzie znajdujemy się, o roli Kościoła Bożego w Krakowie, w innym mieście w naszym kraju. I w związku z tym, jaka jest największa potrzeba Kościoła dzisiaj? Przed chwilą słyszeliśmy słowa z drugiego listu Piotra z trzeciego rozdziału, gdzie w 11 i 12 wierszu jest powiedziane, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego. Tutaj chciałem dodać jeszcze 9 wiersz. Ponieważ wiele ludzi nieraz mówi, że Pan zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Że kiedy się urodziłem, to zacząłem pojmować, to wszyscy mówili, przyjście Chrystusa jest bliskie, a ja się zestarzałem i to samo mówią. No być może to w ogóle nie ma sobie co zajmować głowy tym, bo i tak to się nie stanie. Ale 9 wiersz chciałbym, byśmy sobie przypomnieli. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To, że Jezus Chrystus jeszcze nie przyszedł, a żyjemy w czasie oczekiwania na pojawienie się oblubieńca, a przecież On już dawno powinien zakończyć historię grzechu i śmierci, ponieważ grzech doszedł już do zenitu. Dzisiaj, gdy otworzymy jakiś środek masowego przekazu, I słyszymy o złych rzeczach, morderstwach, zabójstwach, okropnościach, to już nie musimy myśleć o zdegenerowanych ludziach w jakimś tam wieku, ale słyszymy o 13, 14, 15-letnich dzieciach, które dokonują tak strasznych rzeczy. Często na swoich rodzicach, na swoich rówieśnikach, koleżankach i kolegach. Czy jeszcze coś gorszego musi się wydarzyć? Ale Pan Bóg mówi, On czeka na to, aby Jego Kościół był gotowy, by zabrać go do Królestwa Bożego. Używa cierpliwości. Grzech doszedł do zenitu, a Pan oczekuje na gotowość swojego Kościoła. Kiedy to nastąpi? Kiedy ta gotowość nastąpi? Ilu z tych, którzy są zapisani w księgach zborowych, będzie gotowych, aby wejść z oblubieńcem na wesele? Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, gdzie mowa jest o 10 pannach, czyli o oczekujących na przybycie oblubieńca, to ta przypowieść kończy się, a te, które były gotowe, weszły. I pytanie dla każdego z nas osobiście, w jakim stadium mojej gotowości się znajduję w tej chwili? Czy gdyby Jezus Chrystus dzisiaj przyszedł, po jakiej stronie bym się znalazł?
używa cierpliwości, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wszyscy, za których umarł. Kiedy Pan Jezus odszedł z tej ziemi, czy odchodził z tej ziemi, to dla swojego Kościoła pozostawił dwa ważne zadania do wykonania. Pierwsze to Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i 19 wiersz. Idąc, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał, a ja będę z wami każdego dnia. A drugie ważne zadanie spotykamy w liście apostoła Pawła do Galacjan w 4 rozdziale, wiersz 19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Drugie zadanie Kościoła, oprócz zwiastowania Ewangelii, to kształtowanie Jezusa Chrystusa w umysłach i w sercach tych, którzy znajdują się w Kościele. To duszpasterstwo obok ewangelizacji. W książce Przypowieści Chrystusa na 38 stronie czytamy: kiedy charakter Chrystusa będzie doskonale wykształtowany w Jego naśladowcach, wtedy przyjdzie, aby ich wziąć jako swoją własność. Bóg czeka na kształtowanie charakteru Jezusa Chrystusa w naszych umysłach, w naszych sercach. Wobec tych zadań, czyli zwiastowania Ewangelii, a myśmy przez cały kwartał, ten trzeci, mówili o tym, gdy studiowaliśmy Słowo Boże, a dzisiaj mówiliśmy o pracy w miastach i na wsi, i sposobie docierania do ludzi. Oprócz tego kształtowanie charakteru Jezusa Chrystusa w każdym, który przyszedł do Bożego Kościoła. Wobec tych dwóch zadań, jaka jest dzisiaj największa potrzeba Kościoła? Największa potrzeba każdego Adwentysty Dnia Siódmego, każdej rodziny i Kościoła jako całości, czy to w kraju, czy na całym świecie. Kiedy Pan Jezus był, apostołowie byli bardzo szczęśliwi i chodzili z Nim. On ich pouczał. Widzieli, jak ludzie przyjmowali Ewangelię, ale Jezus Chrystus mówi: ja odchodzę, ale na was teraz spoczywa obowiązek zaniesienia Ewangelii do wszystkich ludzi na całej ziemi. 11 zalęknionych apostołów, których opuszcza mistrz, otrzymują zadanie dotarcia do wszystkich ludzi na ziemi. Ale Pan Jezus ich nie zostawił sierotami, jak powiedział w Ewangelii. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Jezus Chrystus wiedział, że bez działania Ducha Świętego apostołowie, choćby najbardziej byli wykształceni, a w tym przypadku byli to ludzie prości, rybacy, nie będą w stanie uczynić czy sprostać temu zadaniu. Weźmiecie moc
Ducha Świętego. To nie czynna moc, to jest istota, która ma moc i on tą mocą obdarzyć może każdego człowieka. I w tej mocy Ducha Świętego Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać od człowieka do człowieka. Od miasta do miasta, od wioski do wioski, od kraju do kraju. Ale weźmiecie, aby coś dostać, trzeba wyciągnąć rękę. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak ważną jest ta rzecz i jak bardzo jej potrzebujemy. Jak to osiągnąć? W księdze proroka Joela w drugim rozdziale, wiersz 12, wiersz 15 i 17 mówi, że zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zbierzcie starszych, dzieci, niemowlęta. 17 wiersz mówi, niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przysionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę Twojego dziedzictwa. Po co ludzie mają mówić, gdzie jest Wasz Bóg? Tutaj Joel mówi, zresztą 12 wiersz mówi, że Pan Bóg co jakiś czas występował do swojego ludu z tym samym żądaniem. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Ale w tym nawróceniu, w tym przygotowaniu do gotowości, by sprostać tym zadaniom, jakie Kościół ma do wypełnienia, muszą uczestniczyć kapłani i lud. To nie jest tak, że oni i my, albo my i oni, ale to razem. Pan Jezus, zanim wstąpił Duch Święty na apostołów, mówi, nie odchodźcie, ale bądźcie razem. Może tu nie chodzi o to, że musimy być faktycznie na jednym miejscu, ale musimy być jedno. Wszyscy ze sobą. I to jest niezwykle ważne. Jedno w wyznawaniu prawdy. Jedno między sobą w społeczności. I jedno w modlitwie. Jeżeli tego nie będzie, Kościół będzie o kulawych nogach szedł do przodu i nie będzie to wychodziło. I dlatego Pan Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego. To On da wam siły do tego, mocy do tego, aby ludzie poznawali prawo. Ale musicie być razem. I czytamy, że gdy byli jednomyślni, nie na jednym miejscu, jak mówi Biblia Warszawska, wszyscy na jednym miejscu, ale jak mówi Biblia Gdańska, którymi wszyscy jednomyślni, wtedy z prędka, szybko Duch Święty zstąpił na apostoła. Kapłani i lud, razem w jedności, bez wątpienia największą potrzebą Kościoła dzisiaj są narodzeni z Ducha Świętego, powołani przez Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym i kierowani przez Ducha Świętego kaznodziejowie, którzy poprowadzą ruch adwentowy do wypełnienia zadania, które zostało mu powierzone. Tydzień temu mówiliśmy w szkole sobotniej o pasterzu i o owcach. A Pan Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz kładzie duszę swoje za owce.
Ale mówi, że pasterz pędzi te owce. Tak czytaliśmy? Nie. Pasterz idzie na przodzie, owce idą za nim, znają jego głos, słuchają jego głosu. I dlatego potrzeba takich ludzi, którzy by szli, a Kościół by szedł za nimi. To jest największa potrzeba. We wczesnych pismach czytamy: widziałam, że gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, moc Ducha Świętego, która została udzielona apostołom, ciągle by mu towarzyszyła. Chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane, a Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. W piątej księdze Mojżeszowej Pan Bóg mówi o swoim Kościele: będziesz zawsze pierwszy, a nigdy ostatni. Będziesz zawsze przedniejszy, nigdy pośredni. Jeśli, i tu jest powiedziane, gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter. Duch Święty napełniłby ten Kościół. I tu dalej czytamy, co by się działo, ale byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Popatrzcie, co się działo, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, to drugi rozdział Dziejów Apostolskich. I tam może dobrze byłoby to przeczytać. Drugi rozdział, wiersz 27. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie? Byli poruszeni na Słowo Boże, które głosił apostoł Piotr. A apostoł Piotr powiedział im: wyście tego Jezusa Chrystusa ukrzyżowali. To były mocne słowa. Ale ktoś poruszył ich serca i mówi: co mamy czynić, mężowie, bracia? Bóg się nie zmienił do dnia dzisiejszego. I Duch Święty nie stracił mocy, jaką okazywał dla swojego Kościoła właśnie w tamtych czasach. I gdyby ten Kościół był taki właśnie, to siałby przerażenie wśród swoich wrogów. I dlatego potrzeba nam kaznodziejów, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem, którzy pójdą do ludzi, by przyprowadzić ich do duchowego poznania wymiaru w pełni Chrystusowej. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy przez bliskie i uroczyste i pełne szacunku obcowanie z Bogiem będą uczyć siebie, aby mogli stać się mocnymi mężami modlitwy. Pobożność jest degenerowana przez śmiertelny fanatyzm. Dlatego należy utwierdzać to, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Potrzeba takich ludzi, którzy pójdą naprzodzie, wyznaczając kierunek, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem i którzy będą utwierdzać to, co pozostało, a bliskie jest śmierć. Szatan niczego tak się nie boi, jak tego, że lud Boży oczyści swoją drogę i usuwając wszelkie przeciwności, aby Pan mógł wylać swojego ducha na słabnący kościół. Wszelkie pokusy, wszelkie przeciwne wpływy, jawne czy ukryte, mogą zostać skutecznie odparte. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile się to stanie, mówi Pan, ale dzięki mojemu duchowi.
Szatan niczego się nie boi. On jest pełny przekonania, że wszystko pokona i on pozostanie. Ale jednego się boi. Że lud Boży oczyści swoją drogę, usuwając wszelkie przeciwności, aby Pan mógł wylać swego ducha na słabnący kościół. On się tego boi, żeby Duch Święty nie owładnął kościołem. I dlatego nie dziwcie się, że pierwszą rzeczą, którą dzisiaj atakuje, to atakuje osobowość i boskość Ducha Świętego. On wie, kim jest Duch Święty. Demony powiedziały Jezusowi Chrystusowi, gdy miał ich wypędzić, mówi: przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. My wiemy, kim jesteś. Czasem niektórzy ludzie nie wiedzą, kim jest Duch Święty. Ulegają temu. On się z tego bardzo cieszy. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wiersz 3. Tam jest powiedziane, jaka była rola Boga wtedy, kiedy apostołowie przejęli głoszenie Ewangelii. 14 rozdział i 3 wiersz. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie z ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ręce apostołów. Pan potwierdzał to, co mówili apostołowie, znakami i cudami. Bóg współpracował z tymi, którzy przyjęli moc Ducha Świętego. I tu jest powiedziane, że oni odważnie i z ufnością mówili Słowo Boże. Nie bali się, a dzisiaj spotykamy ludzi, którzy boją się powiedzieć, że my jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Lepiej, jak się nazwiemy chrześcijanami. To będzie przyjemniejsze. Ukryjemy się tam gdzieś. Gdzie są dzisiaj ludzie pełni Ducha Świętego? Jak to było za czasów apostolskich? Dzisiaj nam bardzo zagraża poleganie na ludziach, metodach, pieniądzach. Zamiast na tym, który jedynie może pobudzić ludzi, kierować nimi, ożywić oraz wyposażyć we właściwe metody, a także skierować do Kościoła pieniądze i błogosławić ich uszytkowanie. Dzisiaj w ogóle polega się na człowieku i to jest największe nieszczęście. W naszym życiu i pracy często zapominamy o Bożym oświadczeniu, które jest zapisane u proroka Zachariasza w 4 rozdziale i w 6 wierszu. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Duchowi mojemu stanie się to. Czasem troszeczkę inaczej pojmujemy sprawę. Brak obecności Ducha Świętego sprawia, że służba Ewangelii jest tak bezsilna. Można mieć wykształcenie. Można mieć talent. Można być elokwentnym. I można posiadać wszelkie wrodzone i nabyte zdolności. Ale bez obecności Ducha Świętego żadne serce nie zostanie poruszone i żaden grzesznik nie zostanie zdobyty dla Chrystusa. Możemy myśleć, jak chcemy,
Ale to jest to najważniejsze, że my nie przekonamy człowieka. Dzieło przekonywania należy do Ducha Świętego. I dlatego brak obecności Ducha Świętego w pracy sprawia, że ta praca jest bezsilna. Jeżeli ktoś śledzi historię Kościoła, zakładania zborów, powstawania nowych zborów, to tam się przekona, że tymi, którzy zakładali nowe zbory, byli ludzie prości. To byli często rzemieślnicy. To byli często ludzie, którzy przyszli i w swoim warsztacie puszczali taśmy, mieli literaturę, rozmawiali z ludźmi i tak powstawały zbory. Bez obecności Ducha Świętego tego się nie da zrobić. Co trzeba uczynić, aby być przygotowanym do nieba, przygotowanym do wejścia do Królestwa Bożego? W małych książeczkach, jedna to jest Nauki z góry błogosławienia, a druga jest Droga do Chrystusa. I tam dwa zdania z jednej i z drugiej. Prawdziwe uświęcenie rozpoczyna się, gdy ustaje wszelki związek z grzechem. To Nauki z góry błogosławienia. Są dwa pojęcia. Usprawiedliwienie i uświęcenie. One są w Piśmie Świętym. Usprawiedliwienie następuje wtedy, kiedy człowiek pod wpływem działania Ducha Świętego przekonuje się, że jest grzeszny, a to nie jest takie proste. Bo każdy człowiek o sobie mówi bardzo dobrze. Kiedyś miałem kontakt z pewną osobą, kobietą, która była w więzieniu. I nie wiem, w jaki sposób został nawiązany kontakt, ale ja jej piszę o wyznaniu grzechów, a ona z takim zdenerwowaniem, to był jej już ostatni list, ja nie grzeszę. Aha, bo jej napisałem wcześniej to, co apostoł Jan mówi. Jeśli kto mówi, że nie grzeszy, to kogo zwodzi? Samego siebie. Ona się oburzyła na to. Przecież ja nie grzeszę. A to, że jestem w więzieniu, to... I takich jest bardzo dużo ludzi. Dlatego Duch Święty, gdy przychodzi do człowieka, pamiętacie, Pan Jezus powiedział, to przekonuje o czym? O grzechu. Przekonuje o grzechu. I teraz, jeżeli przekona o grzechu i człowiek ten grzech wyznaje Jezusowi, to Bóg jest wierny i odpuszcza ten grzech. I to jest usprawiedliwienie. Ale jest jeszcze drugie słowo, które nazywa się uświęcenie. A uświęcenie to wzrost duchowy rozpoczyna się, gdy ustaje wszelki związek z grzechem. Kiedy grzech ani nie pachnie, ani nie jest słodki, zrozumiemy, jak strasznym jest grzech, to wtedy Duch Święty może nas prowadzić stopień po stopniu, abyśmy tam weszli na któreś piętro. Drugi cytat Drogi do Chrystusa. Gdy Chrystus zamieszkuje w sercu, przemieniona zostaje cała natura człowieka. A w Książce Życie Jezusa, nie pamiętam w tej chwili, która to jest strona, 366, ile to jest powiedziane, gdy Duch Święty bierze w posiadanie człowieka, to życie człowieka ulega zmianie. I to się nie da absolutnie inaczej powiedzieć. Na nic się zdają słowa, że we mnie mieszka Jezus Chrystus, że ja już jestem dobry, że ja się zmieniłem, jeżeli tego ludzie nie widzą.
To wszystko jest widoczne w człowieku. A więc pokuta i szczere wyznanie grzechu. Przygotowanie do nieba można zdobyć jedynie dzięki pracy Ducha Świętego w sercu. Nie innymi sposobami. My możemy obiecywać ludziom, my możemy ich okłamywać, my możemy wiele rzeczy czynić, ale jeżeli Duch Święty znalazł miejsce w sercu, to na zewnątrz, to w życiu dokonuje się zupełna zmiana, całkowita zmiana. Posiąść przecież mamy sprawiedliwość Chrystusową. Jeżeli pragniemy dostać się do Ojca, abyśmy ją mogli otrzymać, trzeba nam codziennego, nieprzemijającego wpływu Ducha Świętego. Bo tylko wtedy staniemy się uczestnikami boskiej natury. Jedynie wtedy Duch Święty będzie dokonywał zmiany. Praca Ducha Świętego to uświęcenie serca i podnoszenie człowieka na coraz wyższy poziom godności. Czyli prowadzenie go coraz wyżej, aż charakter Jezusa Chrystusa zostanie wykształtowany. I tutaj jeszcze jeden cytat pierwszego domu świadectw. Widziałam, że lud Boży oczekiwał jakichś wielkich zmian. Czekał, aż owładnie nim jakaś porywająca moc. Przyjdzie coś i zmieni wszystko. Tak często ludzie nieraz nawet głoszą. Lecz zawiedzie się. Trzeba nam zacząć działać od samych siebie i gorąco błagać o zrozumienie samych siebie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 13 rozdziale i w wierszu 5 radzi nam, abyśmy zrobili dla siebie taki test. Ludzie lubią różnego rodzaju testy przeprowadzać, różnego rodzaju ankiety. Chcą się przez to różnych rzeczy dowiedzieć, ale apostoł Paweł mówi 13 rozdział i 5 wiersz takie słowa. Poddajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus mieszka w was? Dwa pytania. Co jest z moją wiarą? Czy jesteście w wierze? Czy ja jestem człowiekiem wierzącym? I czy Jezus Chrystus mieszka w nas? Pan Jezus, zanim odszedł tu z tej ziemi, to powiedział, gdy przyjdę i zali znajdę wiarę na ziemi. Nie mówił, czy znajdę ludzi, którzy będą się nazywać wierzącymi, ale czy znajdę wiarę na ziemi. A wiara to pewność. Apostoł Paweł mówi, ja wiem, komu uwierzę. Dlatego mnie nic nie odłączy od miłości Chrystusowej. I czy Jezus Chrystus mieszka w was? Prawie w każdym liście, które otrzymuję od więźniów, to tam jest zdanie, kiedy oddałem moje serce Jezusowi, wszystko się zmieniło, wszystko jest cudowne. No bo teraz w jaki sposób oddał to serce Jezusowi? Przyszli ludzie i mówili, że trzeba oddać serce Jezusowi. A jak oddasz serce Jezusowi, to się wszystko zmieni. To jest pierwsze spotkanie. Następne, oddaj to serce. A w jaki sposób? Jedni mówią, podnieś rękę, drudzy mówią, powstań, oddałeś serce Jezusowi.
A skoro oddałeś, to następna sprawa, chrzest tak zwany wodny. I wszystko jest w porządku. A później jak wychodzi, to się okazuje to, co Pan Jezus powiedział. Że dam demon, który został usunięty, chodził po bezwodnych miejscach i wreszcie mówi, wrócę się z powrotem do niego. I zastaje miejsce oczyszczone, idzie, zabiera ze sobą siedem gorszych i życie tego człowieka późniejsze jest gorsze niż było wcześniej. I tak ludzie się zwodzą i szatan tak zwodzi ludzi. Wpaja im, że ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa. A jeszcze niektórzy mówią, że Pan Jezus cię przyjmuje takim, jakim jesteś. Tak weszły do chrześcijaństwa wszystkie święta i to katechizm o tym mówi. A żeby pozyskać ludzi, to mówili, to te pogańskie święta wprowadzili, ale pod inną nazwą. I ci ludzie nic nie stracili. Tam pił alkohol i tu pije alkohol, a ten mówi, tylko się nie upija. Czy jeszcze inne rzeczy. I w ten sposób szatan zwodzi ludzi, a tu apostoł Paweł mówi, popatrz na twoją wiarę. Czy ty jesteś człowiekiem wierzącym? Pomyśl tak dobrze. W Starym Testamencie prorok Jeremiasz to samo mówi. Przystańcie na waszych drogach i patrzcie, pomyślcie o swoim. I czy Jezus Chrystus mieszka w was? Co ludzie widzą w moim życiu? Czy mogą widzieć charakter Jezusa Chrystusa? Jeżeli dzień po dniu nie postępujemy naprzód w zdobywaniu chrześcijańskich cnót, nie zrozumiemy, w jaki sposób Duch Święty objawi się podczas deszczu wieczornego. Będzie on padał na serca ludzi wokół nas, lecz my go nie ujrzymy. To jest największa potrzeba. Ja. Popatrz na siebie, jak wygląda twoja wiara, twoje zaangażowanie, twoja postawa do Słowa Bożego, do Chrystusa, do Kościoła. Nie jesteśmy bezpieczni ani przez moment, kiedy nie prowadzi nas Duch Święty. I jeszcze jeden bardzo ważny cytat. Kiedy dzieci Boże przygotują się na otrzymanie deszczu wieczornego, dzieło Boże zostanie ukończone w bardzo krótkim czasie. Nieraz patrzymy i mówimy, no tak, tyle ludzi, którzy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. To zniechęca, jeżeli tak podchodzimy do sprawy. Ile na jednego adwentystę przypada ludzi w świecie? I tym się zajmujemy, a jeszcze raz ten cytat przeczytam. Kiedy dzieci Boże przygotują się do otrzymania deszczu wieczornego, a szatanowi na tym najbardziej zależy, tośmy przed chwilą mówili, to dzieło Boże zostanie ukończone w bardzo krótkim czasie. Nie martwmy się o tym, w jaki sposób Duch Święty dotrze do tych ludzi, ale martwmy się o to, czy ja jestem gotowy, aby stanąć przed Jezusem Chrystusem i powiedzieć, oto jest ten, na któregośmy czekali. I to jest największa potrzeba każdego z nas, każdej rodziny, Kościoła jako całości. Dlatego ta druga część, mówiliśmy, kształtowanie Jezusa Chrystusa w sercu człowieka jest tak niezwykle ważne.
W liście do Efezjan w rozdziale 4 i wierszu 30 apostoł Paweł przestrzega: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Duch Święty pieczętuje na dzień odkupienia, a nie księga zborowa. I dlatego nie zasmucajcie Ducha Świętego. A Pan Jezus powiedział, że mogą być różne grzechy ludzi, które będą przebaczone, jeżeli przyjdziemy z nimi do Jezusa Chrystusa. Ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie będzie przebaczony. To jest zerwanie pomostu, przez który możemy przyjść do zbawienia. Bo jedynie Duch Święty tego dokonuje. On przekonuje o grzechu, On przedstawia Jezusa Chrystusa i On pieczętuje do zbawienia. Ci, którzy nie ufają sobie, którzy korzą się przed Bogiem i oczyszczają swoje dusze oraz są posłuszni prawdzie, ci zostaną ukształtowani przez niebo i przyjmą pieczęć Boga na swoje czoło. Ich charaktery zostaną czyste i nieskalane po wieczne czasy. I dlatego naszym jedynym zabezpieczeniem przed upadkiem w grzech jest pozostawanie pod stałym wpływem Ducha Świętego, który przygotuje nas na przemienienie. Jeszcze raz przypominam słowa z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału i wiersz 10. Gdzie Pan Jezus, mówiąc o oblubieńcu, który przyszedł do swojej oblubienicy, do swojego kościoła, mówi, że te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. Niech łaskawy Bóg pomoże. Niech Duch Święty działa na nasze serce. Abyśmy rozumieli nasz stan, rozumieli powagę czasu i rozumieli, że musimy być gotowi na powitanie Zbawiciela, jeżeli chcemy się z Nim spotkać. A te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i zamknięto drzwi. Niech tak stanie się w życiu każdego z nas. Abyśmy byli gotowi i mogli powiedzieć, to jest ten, na którego wyczekamy. Przyszedł, nie zawiódł, wybawił nas, radować się będziemy przez wieki, zawsze Jego obecnością. Amen. Amen.